Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Kacper Krotecki i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Wiktoria Matkowska i Aleksandra Troczyńska, koordynatorki tegorocznej edycji Poznańskich Mostów Ekonomicznych, aktywne działaczki Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cześć dziewczyny. Hej, hej. Hejka. Na początku naszej rozmowy chciałbym zapytać Was o to, co studiujecie? Jak zaczęła się Wasza przygoda na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu? Tak się składa, że razem z Wiktorem jesteśmy na tym samym kierunku. Wika tu na pewno powie samo o swoich doświadczeniach. Ja aktualnie jestem na drugim roku pierwszego stopnia zarządzania i inżynierii produkcji. Jak czasami lubimy się pośmiać, to mówimy, że ja jestem inżynierem w trzech siódmych. A moja historia z uep a konkretnie z Psłepem, zaczęła się razem w momencie, kiedy rozpoczęłam moje studia. Dołączyłam do Psłepu od razu na początku pierwszego roku, a wynikało to z tego, że przed pierwszym rokiem udało mi się zakwalifikować na Obóz Zerowy, który właśnie organizowany jest z ramienia Parlamentu Studenckiego, i tam tak naprawdę odnalazłam swoje powołanie studenckie i swoją miłość do działalności w samorządzie. I kontynuując żart, to ja jestem już prawie w pięciu siódmych inżynierem, także już bliżej niż dalej. Moja historia na uep rozpoczęła się w czasach pandemicznych, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że jednak zdecydowałam się na ekonomiczne w Poznaniu, dostałam się również do Wrocławia, ale mimo wszystko UEP na zawsze w moim sercu. Okej, okay. Ola wspomniałeś o tym, że no jesteście formalnie członkiniami Parlamentu Studenckiego UEP. Chciałem zapytać, czym się tutaj zajmujecie na co dzień? Ja aktualnie od drugiego roku studiowania jestem w zarządzie parlamentu i jestem członkiem zarządu do spraw finansowych i aktualnie właśnie działam sobie w finansach. No oczywiście, moim drugim zadaniem teraz jest koordynowanie razem z Wiktorią mostów ekonomicznych. Ja pod sobą mam dwa projekty, koordynuję je. To jest Trans Economic, którego działania jeszcze się nie rozpoczęły, ale zapraszam wszystkich w kwietniu do rekrutacji. No i oczywiście Most ekonomiczne, w których jesteśmy w trakcie przygotowań. Okej, okay. za chwilkę przejdziemy do głównego tematu naszego dzisi naszej dzisiejszej rozmowy, czyli właśnie mostów ekonomicznych. Natomiast jeszcze pociągając wątek parlamentu studenckiego, chciałem zapytać, co tak naprawdę daje Wam działalność, bycie w parlamencie studenckim? Ojeju, to jest bardzo ogólne pytanie, i ciężko odpowiedzieć na nie w kilku zdaniach. Ale pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest ogrom doświadczenia, które na pewno przyda się nam w przyszłości. A oprócz tej takiej formalnej strony parlamentu, czyli właśnie doświadczenia, jest to po prostu ogrom wspaniałych wspomnień, a w szczególności jest to możliwość poznania wielu ludzi. Dzięki którym możemy zawierać przyjaźnie na najbliższe lata. Ja się podpinam do słów Oli. Wydaje mi się, że nie mam nic do dodania. Zgadzam się z nią w 100%. Dobrze. E, w takim razie mosty ekonomiczne. To jest projekt już z wieloletnią e, tradycją, z wieloletnią historią, odbywający się nie tylko, nie tylko w Poznaniu, o czym pewnie za chwilę wspomnicie. Natomiast zacznijmy od tego, czym w ogóle są mosty. Co to jest za projekt? Mosty Ekonomiczne jest to projekt współorganizowany przez Forum Uczelni Ekonomicznych, czyli pięć największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jest to wyjazd czterodniowy, na którym mamy jeden dzień merytoryczny, pozostałe dni to jest czas na integrację, zabawę i poznawanie generalnie uczelni i miasta. Jest to bardzo ciekawy projekt. Jest on również podpięty pod promowanie mojego drugiego projektu, który koordynuję, czyli Trans Economic. No i myślę, że jest to bardzo dobra okazja do, do wyjazdu i odstrasowania się po sesji, z tego względu, że zazwyczaj wyjazdy są organizowane w marcu, więc to jest akurat chwilę po sesji w różnych miastach, także doskonała okazja do fajnej zabawy. Ja też myślę, że mogę tutaj dodać, bo Wiktoria opisała faktycznie, jak cały projekt wygląda. A tak między nami, jak wspominamy sobie z uczestnikami poprzednie edycje, to myślę, że można powiedzieć, że mosty to są wspomnienia, wspaniałe atrakcje i również tak samo jak wcześniej powiedziałam to w przypadku Psłepu: mosty to są ludzie, możliwości poznania wspaniałych osobowości i poznanie również perspektywy studentów innych uczelni ekonomicznych w Polsce. Okej. Okay. Uh... Tak jak już wspomnieliśmy, jesteście koordynatorkami tegorocznej edycji. Teraz zadam tak naprawdę dwa pytania w jednym wątku. Po pierwsze, dlaczego zdecydowałyście się w ogóle koordynować mosty? I po drugie, jak wygląda koordynowanie, tak, no powiedzmy sobie szczerze, dużego projektu, jakim są mosty ekonomiczne? W moim przypadku mosty to jest mój trzeci projekt, który koordynuję. Pierwsze dwa projekty, które koordynowałam, to było na moim pierwszym roku studiów. Na początku był to bal studencki, następnie był adaptacyjny. I ja czasami śmieję się i nazywam, że mosty to jest taka trochę moja wisienka na torcie. Projekt, który zaciekawił mnie od pierwszego roku. I wtedy już wiedziałam, że kiedy zdobędę więcej doświadczenia, będę już gotowa i będę chciała podjąć się koordynowania tego projektu. I tak udało mi się to zrobić właśnie teraz na drugim roku. Cały proces y, koordynowania dla nas y, myślę, że jest bardzo przyjemny. My z Wiktorią mamy możliwość też y, poznać się o wiele bardziej, pomimo tego, że znałyśmy się oczywiście y, przez to, że jesteśmy razem w parlamencie, ale mamy teraz okazję poznać się bliżej, poznać swoje perspektywy, wymienić się swoimi doświadczeniami. Pomimo tego, że mosty są super projektem i cały proces koordynowania przebiega bardzo sprawnie, oczywiście zdarzają się te trudniejsze momenty, które są normalne i tutaj, jakby, byłyśmy na to przygotowane, ale razem udaje nam się zwalczać jakiekolwiek problemy, które pojawiłyby nam się na drodze i ogólnie uważamy, że te mosty idą naprawdę w dobrym kierunku. Mosty generalnie są moim pierwszym projektem, który koordynuję. Mój pierwszy rok w parlamencie, czyli na drugim roku, gdy dołączyłam, był taki bardzo rozpoznawczy. Dałam sobie czas na to, żeby zobaczyć z czym to się je. Na trzecim roku postanowiłam, że to będzie mój rok taki bardziej projektowy i jest to pierwszy projekt, tak jak już wspomniałam, który wziął nie ma co ukrywać, niektórzy mówili mi, że rzuciłam się na głęboką wodę ale to nic, ja lubię takie rzeczy jeżeli chodzi o sam proces koordynowania wydaje mi się, że tak jak Ola powiedziała, jest on dosyć sprawny z tego względu, że nie spodziewałam się tego tak szczerze ale jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i wizja na cały projekt jesteśmy z Olą w 100% zgodne tak naprawdę na ten moment, mam nadzieję, że tak zostanie no zdarzają się cięższe momenty jak na przykład ostatni pierwszy etap rekrutacji, bardzo czasochłonna sprawa, nie spodziewałyśmy się aż takiego zaangażowania i takiej ilości pracy, ale mimo wszystko uważam, że koordynowanie tego projektu jest jedną z najlepszych rzeczy, które mnie spotkały w parlamencie. Okej, okay. nawiązałeś w swojej wypowiedzi do tematu rekrutacji. Ja właśnie teraz o ten proces rekrutacji chciałbym Was zapytać, no bo jest to taki projekt, gdzie uczestnicy muszą zrobić coś i chciałbym, żebyście mi i słuchaczom wytłumaczyły, co to jest, żeby móc w mostach wziąć udział. W pierwszym etapie trzeba było wypełnić formularz rekrutacyjny. On się składał oprócz takich podstawowych pytań o imię, nazwisko, jakieś dane kontaktowe, również z części kreatywnej, gdzie trzeba było się troszeczkę wykazać, pomyśleć, może napisać nam coś zabawnego. Na tej podstawie wybierałyśmy ludzi do drugiego etapu. W drugim etapie, który już się rozpoczął, będzie trzeba nagrać filmik. Stwierdziłyśmy, że nie będziemy narzucały dokładnie formy, chcemy, żeby ponownie uczestnicy wykazali się swoją kreatywnością, trochę pokazali nam siebie, może swój, swoje życie, swoją perspektywę na mosty. Także jesteśmy ciekawe, co uczestnicy dla nas wymyślili z tego względu, że mają dosyć szerokie pole do popisu. Czy były jakieś warunki, które ewentualnie wykluczały kogoś z wzięcia udziału w rekrutacji? Przede wszystkim była to nominacja na czarną listę Forum Uczelni Ekonomicznych, ponieważ jest to wyjazd, na którym faktycznie dzieją się różne rzeczy no, negatywne, pomijając ogrom tych pozytywnych. Także to było jedno z kryteriów, które wzięłyśmy, wzięłyśmy pod uwagę. Okej. Okay. Czarna lista Forum Uczelni Ekonomicznych to temat trochę zakulisowy. Ja za tymi kulisami na chwilkę chciałbym pozostać i zapytać o to, jak w ogóle idą Wam przygotowania do, do Poznańskich Mostów, bo wspomniałyście, że wizja i, i to, jak widzicie, ten projekt jest w Waszym przypadku bardzo spójna. Natomiast właśnie jak wyglądają przygotowania i czy dużo pracy tak naprawdę jeszcze przed Wami? Ja tutaj jeszcze zatrzymam się troszeczkę przy temacie pierwszego etapu rekrutacji, bo to jest taki nasz kamień milowy, coś co było dla nas bardzo istotne i tutaj my bardzo często się z tego śmiejemy, czasami mówimy, że to jest taki nasz śmiech przez łzy. Nie ukrywamy ku naszemu ogromnemu zdziwieniu. Pierwszy etap rekrutacji okazał się naszym ogromnym sukcesem, ponieważ udało nam się osiągnąć rekordową liczbę zgłoszeń, w tym roku było to 317. Liczba bardzo satysfakcjonująca. Jednakże yy, weekend sprawdzania tych formularzy był na, dla nas bardzo długi i ciężki, ale udało się, jakoś przez to przebrnęłyśmy i dzisiaj już yy, dumne możemy powiedzieć, że przeszłyśmy do drugiego etapu rekrutacji. Jeśli chodzi teraz o następne rzeczy, na których najbardziej nas, nam zależy, to oczywiście domknięcie drugiego etapu rekrutacji, co jest teraz dla nas myślę najważniejsze. A potem zaczniemy już bardziej skupiać się na atrakcjach czy animacjach, które będą czekały na uczestników tutaj w Poznaniu. Musimy oczywiście zapewnić im warunki do noclegu, wyżywienie to są takie rzeczy, które my, jako organizatorzy, zapewniamy naszym uczestnikom, którzy przyjeżdżają do nas z innych miast. I myślę, że to jest teraz dla nas priorytet. OK, mosty to taki projekt, gdzie oczywiście pomimo waszego ogromnego zaangażowania, no nie da się tego zrobić we dwójkę. Na pewno macie ze sobą zespół projektowy czy grupę projektową, która pracuje, współpracuje z wami, i teraz chciałem zapytać, jak, działają, jak działa wasza grupa projektowa, jak działają wasze teamy, czym się zajmują? Więc generalnie mamy trzy grupy: jedna to jest projektowa, druga zajmuje się promocją, a trzecia zajmuje się pozyskiwaniem partnerów. Mamy również nasz kochany core team. Które zawsze jest dla nas i zawsze nam pomaga w razie potrzeby. Jeżeli chodzi o grupy nasze projektowe, no to w tym momencie taka grupa stricte projektowa jest troszeczkę wyłączona z działań, z tego względu, że nasze działania w tym momencie są bardziej oparte organizacyjnie, czyli tak jak teraz była głównie promocja pierwszego etapu i gdzieś tam rozpromowania projektu tak samo grupa pozyskująca sponsorów w tym momencie prężnie działa, aby pozyskać nam finanse potrzebne do zorganizowania projektu oraz wszelkiego rodzaju barter, rzeczy, które będziemy mogli na przykład włożyć do gift packów albo jedzonko, jakieś fajne gadżety dla naszych uczestników. Jeżeli chodzi o grupę projektową, to ta, tak jak wspomniałam, została na razie wyłączona z działań, gdzieś tam będziemy ją uruchamiali bliżej samego projektu. Mm -hmm. Okej. Okay. Uh... I tak naprawdę moje ostatnie pytanie dotyczące kwestii koordynacji, e, dotyczące tego, na jakie problemy, czy może ja zawsze wolę to bardziej nazwać wyzwaniami, e, już się natknęłyście i ewentualnie na jakie jesteście przygotowane w przyszłości, jeżeli chodzi o koordynowanie mostów. Ja myślę, że pierwszym takim naszym właśnie może nie nazywajmy tego problemem, tylko trudniejszym wyzwaniem. To wspomniany już tutaj przez nas pierwszy etap rekrutacji, który wymagał od nas bardzo dużego nakładu pracy i zaangażowania. Myślę, że oprócz tego pierwszego etapu do tej pory nie napotkałyśmy żadnych trudności. Ja bym dorzuciła jeszcze research związany z hostelami i generalnie negocjacje, z tego względu, że jak wiemy, ceny coraz bardziej idą do góry. No i niestety nie było łatwo znaleźć hostel, który spełniałby nasze oczekiwania i wymagania, a byłby w miarę przystępny cenowo. Okej. Okay. To przechodząc teraz do tematu samych, samych mostów. Pierwsze moje pytanie dotyczy tego, czy same brałyście udział w poprzednich edycjach mostów ekonomicznych. Jeżeli tak, no to chciałem zapytać, w jakich miastach byłyście i jak wspominacie tam ten wyjazd, tam ten projekt. Ja w zeszłej edycji mostów brałam udział w projekcie jako uczestnik. Wyjechałam do Warszawy, do Szkoły Głównej Handlowej. Wspominam ten wyjazd bardzo dobrze. Poznałam tam bardzo dużo fajnych osób, z którymi spotykam się do tego momentu na różnych zjazdach, czy to na innych imprezach. Generalnie muszę przyznać, że jako uczestnik gdzieś tam złapałam taką zajawkę do tego projektu i stwierdziłam, że to jest faktycznie fajna rzecz. To też był gdzieś tam jeden z powodów, dla których postanowiłam go koordynować. Ja tutaj niestety nie wypowiem się tak bogato na temat uczestniczenia w mostach jak Wiktoria, ponieważ ja niestety nie miałam okazji w mostach <laughs> uczestniczyć. Jeśli ktoś by się mnie zapytał, to tak. Żałuję, że nie uczestniczyłam w mostach, ale cieszę się, że jestem dopiero na drugim roku, więc jeszcze kilka tych edycji będę miała do nadrobienia. Więc, w kwestii doświadczeń z uczestniczeniem w mostach, tutaj opieram się na doświadczeniu Wiktorii. Okej. Okay. Wyobraźmy sobie teraz hipotetyczną sytuację. Ja jestem studentem innej uczelni ekonomicznej, i udało mi się zakwalifikować w moim mieście do tego, żeby przyjechać do Poznania. I chciałem zapytać, jak z waszej perspektywy wygląda taki dzień Mostowicza? Z czego mogę się spodziewać przyjeżdżając do Poznania, będąc tutaj po raz pierwszy i po raz pierwszy na mostach? Dzień Mostowicza. No to pierwszy dzień jest na pewno intensywny, bo trzeba wstać rano na pociąg, przyjechać do Poznania. Odbierają uczestników, nasi opiekunowie pierwszego dnia już z dworca, transportują ich do hostelu. Tam jest chwila na takie rozpakowanie się, gdzieś tam odświeżenie, następnie jest już wyjście na atrakcje. Nie będziemy zdradzały, jakie atrakcje przewidujemy u nas, ale pierwszego wieczoru będzie troszeczkę spokojniej niż w trakcie pozostałych. Następnego dnia jest dzień merytoryczny. Także trzeba się przygotować. Będą ciekawe panele szkoleniowe, warsztaty. Będzie na pewno można wynieść z tego wyjazdu nie tylko wspomnienia fajnych ludzi, ale również wiedzę. No i co? No później przechodzimy już do atrakcji generalnie. Po tym dniu merytorycznym raczej każdy dzień już jest wypełniony atrakcjami od rana do wieczora. Mhm. Albo do późnych godzin nocnych. Okej, okay. zostałem zachęcony w takim razie. Spodziewam się czegoś dobrego. Eee, dlaczego tak naprawdę waszym zdaniem warto wyjechać na mosty? Myślę, że jednym z głównych, główną zaletą mostów jest na pewno to, że jest to darmowy wyjazd dla studentów. Jedyny koszt, który ponoszą nasi uczestnicy, jest to koszt biletów PKP w dwie strony. Oprócz tego. Nie tani obecnie swoją drogą. Niestety inflacja jest bezlitosna. Um, oprócz tego, to my ponosimy um, resztę kosztów, i naszym obowiązkiem jest zapewnienie uczestnikom wyżywienia, noclegu czy animacji. Mhm. Wydaje mi się, że jest to też super okazja do poznania nowych ludzi, nie tylko z innych uczelni, ale również z naszej, bo nie ma co ukrywać, na studiach jest. Trochę ciężko poznać ludzi, którzy nie są albo z tobą na kierunku, albo z tobą w jakiejś organizacji studenckiej, jeżeli do takowej ktoś należy. Mhm. Tu jest faktycznie opcja na poznanie tych ludzi, może nawiązanie jakichś fajnych nowych znajomości, przyjaźni. Jest to też na pewno dla niektórych takie wyjście ze swojej strefy komfortu, bo nawet jeżeli startujemy w rekrutacji ze znajomymi, to nie mamy stuprocentowej pewności, że uda nam się pojechać z tymi znajomymi, że oni też przejdą etap rekrutacji. Także wydaje mi się, że to też jest dosyć ciekawe wyzwanie. Okej, okay. w naszej rozmowie bardzo często przewija się przymiotnik ekonomiczny mosty ekonomiczne, forum uczelni ekonomicznych, uniwersytety ekonomiczne dlatego chciałem zapytać, czy waszym zdaniem mosty poszerzają wiedzę ekonomiczną? Zależy tak naprawdę od przebiegu dnia. Merytorycznego, bo w każdym mieście wygląda on zupełnie inaczej. W niektórych miastach są takie szkolenia czy, czy panele, warsztaty i tak dalej, ale no, to jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli chodzi o stricte wiedzę merytoryczną, nie zawsze, ale na pewno jest to wiedza gdzieś tam z zakresu chociażby zarządzania, też ekonomii, jakiegoś audytu. No, naprawdę to zależy od tego, jacy partnerzy wykażą gdzieś tam chęć na przeprowadzenie nam takich paneli. Okej. Okay. I oczywiście uczestnicy mogą zdobyć nową wiedzę z dziedziny ekonomicznej, ale tutaj bardziej te mosty ekonomiczne są ekonomiczne, bo łączą te nasze ekonomiczne uczelnie. E dzięki czemu potem wieczorami długo możemy wspólnie śpiewać, że ekonomiczny dzisiaj się integruje. W porządku. E nie wspomnieliśmy o tym do tej pory, a myślę, że jest to rzecz, o której warto powiedzieć, czyli że poznańskie mosty w zeszłym roku, w zeszłej edycji zdobyły statuetkę najlepszych mostów organizowanych przez wszystkie uczelnie w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych i to jest trochę, to się trochę sprowadza, jest trochę wprowadzeniem do mojego kolejnego pytania dotyczącego tego, jakie macie wy oczekiwania, jakie macie nastawienie przed finałem w Poznaniu, no, który już, już, już się zbliża, jest niby jeszcze troszkę czasu ale to pewnie minie szybko. Nastawienie przed finałem w Poznaniu. Do naszego finału na szczęście mamy jeszcze trochę czasu, bo rozpoczyna się on 29 marca i trwa do 1 kwietnia. Oczywiście czas leci nieubłaganie i zdajemy sobie z tego sprawę. My jesteśmy bardzo dumne z tego, że jako psułeb udało nam się w poprzedniej edycji zdobyć ten Puchar Mostów, ale nie ukrywam, że jest to mała, może nawet nie mała presja, która ciąży nad nami. I gdzieś tam czasami w niektórych sytuacjach przypominamy sobie, że chcemy obronić tego tytułu i robimy wszystko, żeby nam się udało. My jesteśmy bardzo pozytywnie nastawione do finału Poznańskich Mostów. Zrobimy wszystko, żeby był on jak najbardziej udany, żeby nam, jako organizatorom, on przebiegł jak najlepiej, a w szczególności uczestnikom. Więc y jesteśmy nastawione pozytywnie, a zdecydowanie zdeterminowane i gotowe do działania. Uważam, że nie tylko tutaj presja ciąży z tej strony. Oczywiście głównie w naszej mierze, same sobie gdzieś tam wywieramy tą presję na sobie, bo bardzo nam zależy na tym projekcie. E, uważamy, że jesteśmy w stanie aspirować do tego, aby powtórzyć ten sukces. E, Finał naszych mostów jest również finałem wszystkich mostów. Także jest to dodatkowa rzecz, o której gdzieś tam myślimy, która też czasami lekką presję na nas wywiera, dlatego że spodziewamy się, że przyjadą do nas goście już na sam finał finałów ostatniego dnia z innych miast, może gdzieś tam z prezydium, forum uczelni ekonomicznych. Ale no, generalnie, jak na razie, jesteśmy bardzo pozytywnie do tego nastawione. Z tego względu też, że praca bardzo dobrze nam przebiega, więc no nie martwimy się na zapas, skoro teraz jest fajnie. Okej, okay, trzymam kciuki, żeby to pozytywne nastawienie faktycznie utrzymało się do finału i też podczas, podczas samego finału. Słychać, dziewczyny, że nadajecie na tych samych falach i że bardzo fajnie Wam się współpracuje, dlatego chciałem zapytać, już odchodząc troszkę od mostu, wybiegając może troszkę w przyszłość, czy planujecie jeszcze jakieś wspólne działania, wspólne koordynacje w przyszłości? Ojeju, to trudne pytanie, bardzo. Nie rozmawiałyśmy jeszcze o tym, ale nie ukrywam, że sposób, w jaki przebiega aktualnie nasza współpraca, jest bardzo dobry, więc to może być jakaś furtka do następnych projektów w przyszłości. Ja, mówiąc za siebie, nie mam pojęcia, jak potoczy się moja przyszłość w parlamencie. Z racji, że teraz jestem w zarządzie, bardzo możliwe, że chciałabym w nim pozostać i dalej działać jako członek zarządu. Więc nie wiem, czy będę w stanie też połączyć to potem z koordynowaniem projektów, ale mm, tak moja działalność w SUEPie się toczy, że od momentu jak dołączyłam, jednak cały czas mam jakiś projekt, który koordynuję i nie ukrywam, że y, ciężko mi jest żyć z wizją, że miałabym się z tym rozstać i żadnego projektu nie koordynować. Więc teraz mówię, nie wiem, ale przyszłość z pewnością pokaże. Ja jak najbardziej jestem chętna na koordynowanie kolejnego projektu z Olą, ale tak jak Ola wspomniała, jest to kwestia, o której jeszcze nie rozmawiałyśmy, na razie rozmawiamy głównie o mostach. Jeżeli już zdecydowałybyśmy się, to trzeba by było mocno przemyśleć kwestię, jaki projekt, ponieważ most ekonomiczny jest jeden z największych projektów, jakie obecnie mamy w Parlamencie. A żeby gdzieś tam dalej się rozwijać, trzeba by było wziąć e, większy e, ten projekt, który stanowiłby dla nas jakieś jeszcze większe wyzwanie. Ale nie mówienia jest to kwestia jak najbardziej do przegadania i przemyślenia. Okej, okay. większy projekt albo może wymyślić nowy projekt. Taka opcja też wchodzi w grę na pewno. To też jest opcja. Okej, okay. i tak już na sam koniec e, jakbyście mogły. W jednym, dwóch zdaniach zaprosić uczestników mostów do, do edycji poznańskiej, albo z czym wam się kojarzą mosty takim jednym słowem, które wam od razu przyjdzie do, do głowy. To jakie by to było słowo albo zdanie? Poznań top, mosty poznańskie również top. I top ludzie. No oczywiście. <laughs> Okej, okay, i tym top akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziewczyny, bardzo serdecznie Wam dziękuję za wzięcie udziału w naszym, w naszym podcaście. To była bardzo, bardzo miła rozmowa i mam nadzieję, że. Wielu naszym słuchaczom trochę rozjaśni temat, e, temat mostów. E, trzymam kciuki i życzę powodzenia, żeby ta edycja faktycznie ponownie była top. E, patrząc na Was i widząc Waszą pracę, wierzę, że, że tak faktycznie będzie i mam nadzieję, że też będziemy mieli okazję spotkać się na finale w Poznaniu. Dzięki bardzo. Dzięki za zaproszenie. Dzięki, do usłyszenia.